Nareszcie rozstrzygnięty w żorskim konkursie na nazwę osiedla i pięciu ulic w dzielnicy Rogoźna wyłoniono zwycięzcę. Udało mu się pokonać ponad 100 rywali, a jego propozycja okazała się najlepsza. Żorski konkurs organizowany przez magistrat na najlepszą nazwę osiedla i ulic w dzielnicy Rogoźna został rozstrzygnięty. Nad prawidłowym przebiegiem przyjmowania formularzy czuwała komisja, w której skład wchodzili przedstawiciele władz miasta, Rady Miasta Żory, a także dzielnicy Rogoźna. Został ogłoszony konkurs i okazało się, że około 100 osób wzięło w nim udział. Jest to jakiś przyczynek, być może bogaci to dotychczasowe panujące zwyczaje. Myślę, że są to fajne nazwy, wpadające w ucho. Zwycięzcą okazał się Artur Zięba, dzięki któremu w Żorach powstanie osiedle europejskie z ulicami Wileńską, Paryską, Lwowską, Praską i Wiedeńską. Nazwę osiedla, osiedle europejskie tak naprawdę wzięło się od pomysłu mojej żony, Renata, to wymyśliła. Ja dodałem nazwy ulic, Sandra nam oczywiście też w tym pomagała, Sandra to córka moja. Laureat otrzymał nagrodę główną, czyli skuter. Mimo to podkreślał jednak, że nie spodziewał się wygranej. Wziąłem udział w konkursie nieświadomie, że zostanę jakimś laureatem, że wygram jakiś motorek. Dobrze się bawiłem. Wysyłanie takiej oferty, takiej propozycji dało mi dużo radości, także jestem zadowolony. Innymi najciekawszymi propozycjami w konkursie okazały się takie nazwy jak osiedle Cichy Kącik, Prezydenckie Kolorowe, a także ulice np. Koziołka Matołka, Wiewiórkowa czy Życzliwych Sąsiadów.